Dzień dobry, pozdrawiam cały Discord i wszystkich streamujących. Dzień dobry. Niech będzie pochwalony. Jezus Chrystus i Matka z Guadalupe. Matka z Guadalupe, co nie daje dupy. O, no nie, no nie przesadzajmy. A jak? Przepraszam ja ciebie. Ja jestem z zawodu ogrodnikiem, a ogrodnik co robi? Sadzi, przesadza i takie pierdoły. Tak? Także... Dziadu, stopuj go, bo ja mam pytanie straszne. On cię słyszy też. No słyszę, słyszę, no. To nie jest przypadkiem Wertes jakiś hobby, nie, nie, ani Wertes, ani Wardęga. Ej, chwilę, bo... No. Synu, kurwa mać, jak będziesz mi... Bo on siedzi tu, patrz, on siedzi tu, nie? On tu on siedzi. I mnie wkurwa. Od rana, bo mi przeszkadza. To jest Wertes. A zrobicie mi rajda? Jak mam ci zrobić rajda? Ej, wy jesteś powiedz, byku. No, a gilu jesteście tam na tym Discordzie? Zerami. Nie mam. Kościu. No kurwa, kto się spodziewał, że dziadu Oma jest. Ja wiem, ty, pierdolić to. Niech... A jak chcesz mnie nagrać i będziesz chciał wrzucić shota, to ja wszystkich chciałem pozdrowić. Mam dla nich serdeczne pozdrowienia. O, klasa koszulka. A jak? No wiadomo, co brawo. Chodzi. No wiadomo, co chodzi. Brawo, brawo, brawo. Brawo. Dobra, synu, weź tam, ej, bo zaraz was kurwa wyłączę. To trzymajcie się tam na tych Discordach. Nie. Co? My nigdzie nie idziemy. No nigdzie nie idzie, zostajecie jeszcze? Siedzimy z tobą. Mhm. Ile masz tam osób na streamie? No mało, 3 osoby. Wiem. 3 osoby, skromnie, niepozornie, no tam, takie małe tam. Ale wiesz, ale zawsze rozrywka jest, bo ja lubię się tutaj bawić. Oczywiście. Opowiem ci historię Ome. Ome, na czym polega Ome. No dalej. Chcesz? Dobra, ej, zamknijcie pizdy teraz, dobra, gadacie, to weźcie mnie, wyciście, weźcie się, zmutujcie albo coś. Patrz, nie wiem, czy wiesz, na czym polega Ome. Ome polega na tym, że w regulaminie jest napisane, że nie mogą tutaj przysiadywać dzieci, prawda? Bo jest taka prawda. Tak, jest tak. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, że tutaj dzieci od 8 rano to przysiadują, no, kurwa, na gminie. 80%. Na gminie. Tak. I teraz po co one są tutaj? Po co one są tutaj? Po co one są, te dzieci tutaj? Już ci tłumaczę. Te dzieci są po to, że na przykład oni ich wpuszczają tutaj na 1, 2, max 3 dni. Rozumiesz? Mhm. I później ich banują. Cyk. Wiesz. A on już się przyzwyczaił do tego, że był na tej stronie. Wiesz co chodzi? Był na tej stronie. I co on robi? On sobie nie poradzi z tym, żeby sobie w komputerku pogrzebać trochę, bo on się nie zna na tym. Wiadomo, wiesz, ja sobie bana ściągam tak o. Chociaż dzisiaj mi to zajęło 3 godziny, bo już mnie tak opierdolili. No. Już nie wiedziałem jak, już nic nie działało, wszystkie moje chwyty nie działały. No ale dałem sobie jakąś radę. Nie? I patrz co się dzieje. I taki dzieciak dostaje bana, idzie do mamy po telefon i mówi, mama daj telefon. Mam oddać telefon, ja na gierkę tylko sobie wezmę. I cyk 10 euro i już jest firma zarobiona. Następnym problemem tej strony jest to, że wszystkie osoby, które spędzają tutaj 24 godziny na dobę przez 7 dni i już ci mówię, 23 godziny, 29 minut, tak jak ja jestem tutaj, tutaj on, tutaj on. Też 8 dni. Tak. Zaiste, tak. No i mów. Jeszcze nie, bo to jest 7 dni, 22 godziny, 20. Kurwa, okularów nie mam, nie wiem. Chcę powiększać. No. To oni też mają problem z tym, bo patrz, tutaj na stronie, jak wiadomo, w regulaminie nie można pokazywać zdjęć telefonem, tak nie można robić takich pierdół, nie? Ale my się banów nie boimy, sramy na bany. Bo to, wiesz, to bany są dla pizdy. Zobacz, za co dostałem bana i przeczytaj za co. Patrz. Wiele skarg od użytkowników. Tak. No i dalej nie widzę. No i jest czas trwania tylko. Tak, ale zwróć uwagę na Śpisz. Czas trwania. No czas trwania 716 coś tam. Zobacz, patrz. No, według regulaminu, według nie regulaminu. Nie możesz spać? Nie mogę spać, kurwa. Ja żyję. Ale ja. To nie widziałem. No. Jak komuś się przyśnie, to zostanie bana?
No a widzisz, łapki normalnie tu, wiesz, u góry. No nie. Ta, na kołderce oczywiście. Ja zawsze mówię, kurwa, no me fako. A teraz przez teraz, bo mi już zostało do testowania tej strony, jeszcze 2 dni mi zostało do testowania tej strony, bo ludzie do mnie napisali, słuchaj, weź się zajmij tym tematem, bo to już jest naprawdę taki skam, że szkoda gadać, nie wyciskają od ludzi pieniądze za nic, nie? Bany rozwój dostają. I wiesz, ja zacząłem już udawać tak, o spanie, takie pierdoły. A teraz będę robił tak, że będę normalnie stał z gołym kutasem tutaj. Oni, uwierz mi, że oni nie są w stanie mnie zablokować. Oni nie są w stanie mnie zablokować, bo ja jestem w stanie ich oszukać taki, że ja sobie, wiesz, ja sobie poradzę. No dobra, nieważne o co chodzi. I teraz zobacz, co cię kurwa odpierdala. Jeżeli wszyscy tak nazbierasz z tych wszystkich krajów, no nie? I każdy, chociaż niech jeden człowiek z każdego z kraju dostanie ban i za to zapłaci, to już mamy w chuj pieniędzy. No. Widzisz, na czym to polega? No z każdego kraju, ile mamy krajów? Oj, w chuj, już ci mówię. Ja zaraz policzę to szybko, bo ja umiem liczyć. Ile jest krajów na świecie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na świecie jest obecnie 195 państw. Nie. Patrz, ale jaki mamy dostępnych? Patrz, 14 razy 1, 2, 3, 4, 5. Weź zrób 14 razy 5. No. Będziesz widział. I niech każdy chociaż 50 euro wpłaci. Ja że zgodzi. 14 razy 5? 14 razy 5. No. No to jest 70, kurwa, to jest mało. I to, no dobrze, chuj nie dobrze. To trzeba coś innego wymyślić. Czekaj, i teraz weź jeszcze pod uwagę to, że ludzie korzystają z takiego urządzenia. No. Wiesz, aplikacji. I nie każdy ma możliwość zmieniania IP. A oni ich wkurwiają, bo oni robią to, że dają pany na IP. Zaraz zobaczysz, że zaraz nas rozłączył. Ja tu łapki mam w górze, żeby nie było, że ja coś. I patrz, każdy taki użytkownik, który używa telefonu, też jest pewnie uzależniony od tej strony w jakiś sposób. No wiesz, lubi tu przychodzić albo coś. No. I zobacz, i on nie ma możliwości zmiany telefonu, bo w telefonie ciężko. Ja na telefonach się nie znam, nie? Ale w komputerze ja sobie zawsze z IP poradzę, z IP. Bo ja z banem sobie poradzę zawsze. To jest dla mnie żaden problem, nie? To jest tak jak fiu i nie ma. Ale dzisiaj naprawdę od 9 do 12 szukam rozwiązania, żeby się dostać kurwa na OME. I to już kurwa idzie w łeb dla mnie, nie? Bo już siedzę tutaj od. No ale się dostałeś. No tak, ale to wiesz, no trzeba się na tym znać kurwa trochę, żeby tu. Patrz, musiałem hasza przeglądarki wypierdolić. Musiałem zmienić numer przeglądarki, musiałem wypierdolić wszystkie kurwa dane, które były. A ludzie myślą sobie, że jak czyszczą przeglądarkę tutaj, o wiesz, o tu, o tu, 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 jak wchodzisz, nie? To myślą, że sobie wyczyszczą przeglądarki wejdą. Mi taki chuj, taki chuj. Do tego jeszcze dochodzi to, że ja też używam mobilnego urządzenia, które służy dla mnie jako router i też mam stałe IP, też zajebał IP. No to ja mówię, no dobra, lecimy w ten sposób, że robimy VPN. I chuj. Na VPN-ie to każdy cwany, nie, wejdzie, wiesz, sobie tam. No każdy, wiesz, wyciszy sobie przeglądarkę, zaloguje się, wyciszy VPN-y i jest jazda, nie? Ale to nie na tym, kurwa, polega. Bo jeżeli będziesz miał VPN-a, to cię będzie przerzucać Brazylia, Hiszpania. Cały czas będzie cię wołkować po całym świecie, nie? A my chcemy być na Polsce. Rozumiesz? No i tu się pojawia problem. Jak to rozwiązać teraz? I trzeba to rozwiązywać w ten sposób, tak jak ja mówiłem wcześniej. Wchodzisz about config, tam wiesz, about dwukropek config, musisz sobie tam user system i tam sobie wypierdala wszystkie pary. Bo ja teraz nachlany jestem, to ciężko mi to tłumaczyć, wiesz co. Taką dzisiaj ci powiem, taki mi kurwa numer odpierdolili, że ja kurwa od 9 do 12 siedziałem, myślałem kurwa co tu jeszcze mi odpierdolić, żeby siedzieć na tym pierdolem omega. Od 7 dni i 23 godzin. No to już od 8.
33 godzin, 35 minut. Już mam 19 banów. Dzisiaj też będę miał bana. Ja już 3 bany dostałem za to, że spałem. Rozumiesz? No, no. I dlaczego oni to robią? Bo ja jestem tym użytkownikiem, który na duży tutaj kurwa siedzi. I oni wiesz, oni myślą sobie, ja mam pana, naćpany skurwańcy i siedzi całymi dniami na omę, no to chuj jeba bana, to na pewno będzie chciał siedzieć więcej, to zapłaci. Taki chuj kurwa. I będzie nakręcony o tym materiał, żeby wiesz, żeby jak obejść bany te wszystkie i to wszystko, to będzie wyjaśnione. To będzie wyjaśnione w taki sposób, ja już wiem, że będę miał sprawę w sądzie od nich i tak dalej. To już... Za co? No jak za co? Za to, że obnażam ich kurwa... Tajemnice? Sekrety? Nie, że obnażam ich podejście do klienta. No. Mhm. Bo ja się loguję przez Facebooka, czyli oni muszą mieć moje dane, no nie? No oni muszą tymi danymi handlować. Także wiesz. Ja już tu się loguję, kurwa, już nie wiem, już. Teraz już nie pamiętam nawet, jak się zalogowałem, na które konto. Chuj mnie to obchodzi, wiesz co chodzi. I to nie wystarczy sobie zrobić nowe konto. A, bo to tak o. Dla ciebie na przykład, jakbyś dostawał bana codziennie albo coś, to może by ci się udało zrobić nowe konto, tam wiesz, historię wyczyścić, może byś sobie wszedł. Ale takiego typa jak ja, który siedzi tu na okrągło i napierdala tam wiesz, cały czas, nie? I specjalnie robi wszystko, żeby dostać bana i dostaje bana, patrz, na początku dostawałem 350 godzin, i teraz już dostaję 750, nie? No, dużo. Znaczy wiesz, to... Mnie tam nawet jakby napierdolili 1000, to i tak tam wjadę, bo tam mam wypierdolone w takich rzeczy. Oni nie są w stanie mnie zablokować. Nie są w stanie mnie zablokować. Ni kurwa, no ni kurwa, no ni kurwa. A ty widzisz, że ty Goingamer over, w co tam napierdalasz? No, gierki tam różne tam. Nieważne. CS-a, LOL-a. Masz jakąś ekipę taką stworzoną, która cię tam wspiera, czy coś? No, 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 mam. A na Twitchu robisz, czy na czym robisz? Na YouTubie. Masz teraz streama na YouTubie? No mam, ale takiego małego. Pozdrawiam wszystkich widzów. Nie dajcie się, kurwa, wypierdolić na te omy jebane. No, nie dajcie się, kurwa, robić jak te dzieciaki. I wszystko. Dokładnie. Ja będę, ja rozciągnę ten temat naprawdę, bo... No walcz z nimi, walcz z nimi. Trzymamy kciuki. Ja nie będę walczył z nimi, bo to z nimi nie wygrasz, bo to aha, jest duża fizyka. A myśleliśmy, że wygrasz właśnie. Nie, 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 ja z nimi nie wygram, tylko ja chcę rozciągnąć ten temat, żeby ludziom pokazać, co tu się odpierdala. Prawdopodobnie nakręcę film o tym, jak to będzie się odbywało, no nie? I to się pojawi na wykopie. Wiesz, to, no wiadomo, no, no wiadomo. Mhm. Poproszę tam parę ludzi, żeby to wyciągnęło na główną i będzie, wiesz, i będzie rozszarpany temat, nie? Ale to jest taka kurecka strona, że no naprawdę, no aż kurwa oczy szczypią. Aż oczy szczypią. Ja rozumiem, że wiesz, jakbym z fiflakiem chodził, no nie wiem, wyzywałbym kogoś, ja rozumiem. Nie wiem, używałbym ale zaspanie? Wulgarii. No, no właśnie, zaspanie na fotelu, że mi się usnęło, bo już nie miałem energii, kurczę. No, bo same nudne osoby były, no. No. Nie? To człowiek zasnął, no. Najgorsze, patrz, widzisz ten guzik tutaj? Patrz. Tutaj o ten guzik widzisz? Jak najedziesz myszką, tylko nie klikaj tam. No. Widzisz to? No. Patrz na to. Ja już kurwa lorgamy tu. Patrz,